Początek w ogóle pomysłu na dyniowe pole zrodził się z naszej pasji, ponieważ bardzo lubimy dynie, sami lubimy je jeść i zachwycił nas początek te dynie ozdobne, które są po prostu przepiękne, kolorowe i potem jak zaczęliśmy wgłębiać się w temat, że jadalne są po prostu też niesamowite, z różnych zakątków kraju sprowadzamy, a że mamy po prostu kawałek pola, bo to jest pole naszych moich rodziców, stwierdziliśmy, że zamiast tradycyjnego zboża i upraw, które są popularne i no, nie tak zachwycające jak te nasze dynie, stwierdziliśmy, że zrobimy coś innego, coś co nas pasjonuje. I po prostu tradycyjne rolnictwo zmieniło się w pole dyniowe. Oczywiście nasze polskie tutaj jak widać tradycyjne, są to dynie Bambino, Atlantiki, dużo mamy dyni z Francji, z Włoch, z Nowej Zelandii, nawet figolistną mamy dynie z Karaibów, także no z różnych, z Japonii są dwa fajne gatunki. W tamtym roku udało nam się wyhodować dynię mąż, bo on jest specjalistą właśnie od produkowania tych dużych dyń, 218 kg, także mam nadzieję, że w tym roku pobije swój rekord. Nie używamy sztucznych nawozów, tylko dajemy obornik, przykrywamy kołderką, jak są zimne noce i dajemy bardzo dużo wody. Lubię też zrywać dynie i przygotowywać do sprzedaży. A czy tobie udało się już samemu wyhodować jakąś dynię? Tak. Jak duża była? Ile ważyła? Pamiętasz? Około 30 kg. Jesteśmy tutaj tak, po raz pierwszy przyjechaliśmy zrobić zdjęcia głównie córeczce i przy okazji też kupić małe dynie, bo zbierają dary jesieni do przedszkola, więc postanowiliśmy, że do zerówki oczywiście, więc postanowiliśmy, że to będzie najfajniejsze miejsce chyba, żeby taką dynię wybrać. Podoba nam się bardzo. Dynie są przeróżnej wielkości, w sumie nie widzieliśmy wcześniej takiego miejsca. Dowiedzieliśmy się z Facebooka. Ktoś po prostu opublikował fajne zdjęcia, sesję zdjęciową, więc postanowiliśmy, że przyjedziemy zobaczyć. Najpierw część nasion sadzimy bezpośrednio do ziemi, część nasion musimy zrobić sadzonki. Generalnie większość jest w sadzonkach i potem sadzonki wysadzamy do ziemi. Potem jest etap pielenia mechanicznego, ręcznego, niestety nie da się uniknąć. Nie stosujemy żadnych środków chemicznych likwidujących kwasy, robimy tak jak mówię, wszystko ręcznie.